Witam Was wszystkich, dzień dobry. Nazywam się Waldemar Firlus, jestem wiceprezesem AZS-u Politechniki Opolskiej. Jestem już pracownikiem Politechniki Opolskiej. Teraz będzie mniej komputerów, będzie więcej natury, będzie więcej o ludziach, będzie dużo o emocjach. Nie ukrywam, że na początku, kiedy Ania zaproponowała mi tę prezentację tutaj, zastanawiałem się, jak do tego tematu w ogóle podejść. Bo będę mówił o czymś, co trzeba przeżyć. O tym się mówi ciężko. Nie da się opowiedzieć o emocjach, je trzeba poczuć. Jeżeli uda mi się kogokolwiek z Was, jak jesteście tutaj obecni, zachęcić do tego, żebyście kiedyś uczestniczyli w tym, o czym będę zaraz mówił, to będzie naprawdę mi bardzo, bardzo miło. A o czym będę mówił? Będę mówił o dwóch deskach i będę mówił o kokpicie. Dwóch deskach, czyli nartach i kokpicie, czyli tej części otwartej jachtu żaglowego, w której toczy się większość życia na jachcie. O. Ale zaczęło się to już dość dawno. Na nartach jeżdżę dość długo, jeżdżę od szkoły podstawowej. Wtedy po raz pierwszy mój brat zabrał mnie na stok. Byłem wtedy takim małym szkabem. Wtedy tym czynnikiem kluczowym dla mnie w narciarstwie było to, że potem mogę iść na dobry obiad. To było dla mnie wtedy najważniejsze. Zamiłowanie do obiadów w dalszym ciągu zostało. Natomiast już teraz nieco większą rolę w tym mają narty. Jak to było po kolei? Zacząłem jeździć. Na początku jeździłem jeszcze niewiele w sezonie. W 2006 roku, kiedy chodziłem do tego właśnie o to liceum, to jest drugie liceum w Opolu, pojechałem pierwszy raz na zawody narciarskie. Pierwszy raz w życiu miałem styczność z jeżdżeniem na tyczkach, które ma niewiele wspólnego tak naprawdę z jeżdżeniem takim rekreacyjnym dla siebie. Wtedy, że tak powiem, kolokwialnie poczułem bluza. Wtedy zobaczyłem, że na tych nartach naprawdę można się świetnie bawić, że naprawdę można na nich osiągać duże prędkości, wywoływać duże przeciążenia i naprawdę mieć z tego fantastyczną przyjemność. 2006 rok był również rokiem kluczowym z jeszcze jednej przyczyny. Zamieniłem ten oto budynek na ten. To jest budynek Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii u nas na uczelni, z którym to budynkiem jestem już związany od 8 lat. Najpierw jako student przez lat 5, teraz jako pracownik od lat nieco ponad 2. I tutaj też się bardzo wiele zmieniło. Dlaczego się tyle zmieniło? Dlatego, że w 2008 roku pojechałem na kurs instruktorski z narciarstwa zjazdowego do tego miejsca. Takie właśnie widoki rozpościerają się z górnej stacji wyciągu w Massocorto, w Dolomitach, we Włoszech. Tam właśnie rozpoczęła się moja przygoda z narciarstwem, taka na poważnie już. Tam pan Andrzej Mrowiecki, któremu bardzo wiele zawdzięczam w swojej pracy zawodowej jako instruktor, czasem bił mnie kijem po prostu na stoku po to, żeby obniżyć moją pozycję, ale efekt osiągnął. Efekt osiągnął, ponieważ tą pozycję mi zdecydowanie poprawił. Nie jest ona jeszcze idealna i pewnie nigdy nie będzie, ale jest już sporo lepiej. Nauczył mnie też sporo metodyki. Dzięki temu już przynajmniej kilkuset narciarzy spod mojej ręki wyszło. Znakomita większość z nich w dalszym ciągu na tych nartach jeździ, w dalszym ciągu tkwi w tym sporcie i to tkwi coraz głębiej. Ale zdarzyło się wtedy coś jeszcze jedna rzecz się zdarzyła wtedy. To taki jeszcze widoczek. Ponieważ pojechałem też wtedy na obóz letni. W toku studiów w Centrum Wychowania Fizycznego mają obóz letni, na którym między innymi uczą się żeglarstwa. Między innymi, ponieważ jest tam też windsurfing, jest tam też kitesurfing w formie gier terenowych. Z windsurfingiem jeszcze taką małą dygresję wtrącę. Miałem nieco pecha, ponieważ pierwszy raz stałem na desce, wypłynąłem sobie dość spory kawałek od brzegu. Stanąłem na tej desce, co jeżeli nie ma dna pod spodem, to jest naprawdę niezły wyczyn i dobrą chwilę to trwa. Stanąłem, ustawiłem się do wiatru, nic. Stoję tak dobrą chwilę, nic, dalej nic. Wołam naszego instruktora, pytam się, co mam zrobić. A on tak, wracać. Więc niestety przez te 300 metrów bite jedną ręką musiałem tą deską holować, a drugą płynąć. Natomiast za chwilę karma się odwróciła i kiedy mieliśmy drugie zajęcia, przybijało taką solidną piątką, mówię o skali Beauforta, co dla początkującego jest po prostu niemożliwe, żeby utrzymać stary pędnik w górze, więc wybijało mnie w tataraki i ściągał mnie tym razem pontonem.
Także gdy początki nie są łatwe. Ale miałem mówić o żeglarstwie i o tym żeglarstwie będę mówił już teraz, ponieważ tam właśnie na naszej Turawie pierwsze kroki swoje na żaglach stawiałem. Na takiej małej łódce o medze. Świetna łódka szkoleniowa. Tam właśnie pierwsza stanąłem na żaglach, a kulminacyjnym punktem tej mojej żeglarskiej historii był ostatni październik, kiedy byliśmy już w Grecji. Właśnie w naszej polskiej Turawie się to wszystko zaczęło. A zaczęło się. To na ostro, a jeszcze więcej przede mną. Spójrzcie, to jest zdjęcie faktycznie nasze, realne z tego października. Wyobraźcie sobie, że jesteście na wodzie. Dookoła jest tylko morze. Gdzieś tam w dłuższej odległości widać jakąś wyspę. Wieje solidną piątką, szóstką. Jacht idzie pod kątem 30 stopni do wody. Mniej więcej w ten sposób. Wyobraźcie sobie zwykłe, codzienne czynności wykonywane w tych warunkach. Wyobraźcie sobie, że nie idziecie po prostej drodze, tylko musicie iść, trzymając się każdego możliwego przedmiotu w ten sposób. Wyjście, żeby założyć tornek, co 20 minut. Wszelkie czynności obawiają się niż w takiej pozycji, tak jak tutaj. A już najciekawsze są takie najzwyczajniejsze czynności codzienne, przedgotowanie. Wyobraźcie sobie, że musicie postawić czajnik z gotującą się wodą na kuchenkę. Co się z nim dzieje? Dokładnie. Na szczęście te kuchenki na jachtach są już o tyle fajne, że są na takich zawiasach, więc już tym czajnikiem takiego problemu nie ma. Ale jeżeli ktoś zapomni i postawi kubek na blacie, to kubek jest po drugiej stronie. A potem, jeżeli zmienimy hals i jacht idzie pod skosem w drugą stronę, kubek wraca w swoje miejsce, ale już nie jest cały. Zazwyczaj. Do tego dochodzą fale. Przy 6-7 stopniach w skali Beauforta, więcej 4-5 metrów. A to znaczy, że dziób jachtu wpływa na tą falę, po czym z niej spływa. To nie jest jakiś bardzo drastyczny ruch, ale wierzcie mi, że 4 metry amplitudy, czyli no tak myślę, że 2/3 wysokości tej sali, tutaj gdzie stoję w tej chwili, to jest różnica. Jeżeli ktoś ma miejsce w koi dziobowej, to jest jak na rollercoasterze przez cały czas, kiedy tam jest. Przez cały czas. A proste czynności, wyobraźcie sobie, no miałem taką sytuację dość ciekawą. Miałem akurat wachtę, byłem na oku, czyli miałem obserwować horyzont, czy nie ma jakichś zbliżających się statków. I przychodzi naturalna potrzeba pójścia do toalety. Jak się od tego zabrać? To był jeden z pierwszych dni, więc w ogóle zastanawiam się, jak to zrobić. Już wcześniej stwierdziłem, że na pewno nie będę próbował stać, bo to nie ma sensu. Więc niestety musiałem cofnąć się do lat dziecięcych i już w pozycji siedzącej. Ale co się działo więcej? Mam na sobie sztormiak, no muszę go zdjąć. Myślę sobie, jacht idzie, tak jak mówiłem, jest mocno przechylony. Myślę sobie, jeżeli zdejmę ten sztormiak, to jest kluczowy moment, kiedy mam go z tyłu i mam ręce w rękawach. Jeżeli koleżanka moja, Wiolka, która w tym czasie stała za sterem, ona w tym momencie odpuści hals i jacht mi się wyprostuje, to siłą rzeczy wpadnę na drzwi. Stoję tak, mam sztormiak z tyłu. Już jest akurat w tym kluczowym jednym momencie, kiedy właśnie jest z tyłu, ona zmienia hals, padłem przez drzwi do kokpitu. Ale to też się zdarza i to też jest elementem tego sportu, a wierzcie mi, że naprawdę przygoda jest niesamowita. Przygoda jest niesamowita wszędzie, w obu tych sytuacjach, ponieważ nie jest tak, jak często ludzie jeżdżą na wczasy, jeżdżą na all inclusive. Ja tak nie potrafię. Nie tak nie potrafiłem. Dla mnie tego typu czasy kończą się mniej więcej po 2 dniach, bo przestaję wychodzić z hotelu w ogóle. A tutaj naprawdę, wierzcie mi, można bardzo wiele przeżyć. Czasem jest pod górę. Czasem jest pod górę. Czasem naprawdę wiatr wieje w oczy i człowiek ma dość. To się naprawdę zdarza i jest to całkiem częste zjawisko. Ale wychodzi też słońce. Wychodzi też słońce, kiedy naprawdę można się napawać fantastycznymi widokami, naturą, która okrąża nas, która wnika w nas, która jest naprawdę czysta, w najczystszym postaci, czyli wysokie góry i morze. Tam nie ma żadnych dookoła wytworów ludzkich, poza tą strukturą narciarską, jeżeli chodzi o narty. Tutaj nie ma nic. Jest pusta przestrzeń, fantastyczne widoki i świetna atmosfera dla nas ludźmi, którzy tam wówczas są. Choć czasem przychodzi stagnacja. Czasem człowiek naprawdę ma dość. Po 8 godzinach na stoku, kiedy mamy zawody, jest 20 stopni mrozu. Naprawdę wierzcie mi, że jedno, o czym człowiek myśli, to, żeby się położyć i żeby nikt od niego nic nie chciał. Ale nagroda też jest fantastyczna. Upadki też są częścią tego sportu. Zdarzają się. To zdjęcie jest świeże. To zdjęcie jest z zeszłego roku.
kiedy naprawdę trochę przeholowałem, pojechałem nieco zbyt szybko, nie dociążyłem odpowiednio wewnętrznej narty, co spowodowało to, że się zjechały. Jak one się zjechały, to ja wylądowałem na twarzy. To zresztą widać. To też się zdarza, ale nagroda, wierzcie mi, ta nagroda jest najcudowniejsza, najwspanialsza, jaka może być. Bo tą nagrodą nie są rzeczy namacalne. To są rzeczy, których nikt nigdy, przenigdy nie będzie wam w stanie odebrać. Fantastyczne wspomnienia i emocje. A tego tam nie brakuje. Cudowne widoki, które można podziwiać. Myślę, że to zdjęcie najlepiej oddaje emocje na jachcie. To jest zdjęcie naszych studentów. Naszych studentów z ubiegłego roku. Po zawodach sportowych, narciarskich, które oni sami właściwie zorganizowali, my tylko pilnowaliśmy i pomagaliśmy im w tym, ale to oni byli organizatorami. Zobaczcie, jak oni się fantastycznie bawili. To zdjęcie też, myślę, oddaje więcej niż 1000 słów. Widoki. To wszystko są zdjęcia z tych naszych, z naszych wyjazdów. To nie jest nic, co było pobrane z jakiejś strony. Wszystko są zdjęcia, które robiliśmy my. A to akurat Sławoj. To jest właśnie pan Andrzej, któremu zawdzięczam. To właśnie ten, który bił mnie kijem, może tak. Grecja, Cyklady, wieczorową porą. Powiem wam przed fantastyczną sytuację. Poszedłem spać, miałem wachtę do 9 rano. Dla mnie najgorsza pora. Poszedłem spać, nagle wstaję, patrzę, jesteśmy przy Kei. Przybili w międzyczasie do Kei, kolejna wachta, patrzę, jesteśmy przy Kei. Zazwyczaj jest to tak, że z Keja jakieś tam drobne zabudowania i gdzieś tam w tle jakiś bar, kapitanat, etc. Patrzę przy Kei, jest Keja, jest trap, czyli taka deska, którą się schodzi z jachtu na Keję i patrzę i jest pierwszy stolik. Jakaś taka mała knajpka z jakimiś lokalnymi specjalami, jestem w raju. Jak wstałem w tę wodę, to był dla mnie raj. Po tych paru dniach jedzenia chleba z pasztetem, ta knajpka, w której podawano lokalne specjały, wierzcie mi, fantastyczna sprawa. To też można spotkać w Grecji, na morzu. Delfiny są o tyle ciekawe, że płyną tam, gdzie słyszą silnik. Wibracje silnika i dźwięk silnika przyciągają delfiny. Więc były one koło nas, towarzyszyły nam przez dobre 10-15 mil rejsu, bawiły się z jachtem, podpływały, próbowali nawet karmić niektórzy załogańcy, tego akurat nie chciały one robić, ale tak były z nami delfiny. I widoki, to jest Austria. To jest ubiegły rok. Wspomnienia. Wspomnienia są esencją obu tych sportów i przeżycia, i emocje, które im towarzyszą. Ja ze swojej strony życzę wam, żebyście tych wspomnień za lat kilkanaście, może kilkadziesiąt mieli jak najwięcej. Ja przekonałem się tym jakiś czas temu, że są one bezcenne i że warto o nie walczyć. Dzięki, żyjcie mocno i mam nadzieję, że kogoś udało mi się zarazić.